bardzo mi miło gościć Państwa tutaj w Targach Kielce. Artur Świtoń, dyrektor konkursu. Z niektórymi z Państwa już się znam z pierwszej edycji sprzed 3 lat. Ktoś powie, jak ten czas leci. Ja powiem, leci trochę szybko, ale na szczęście wydajnie, bo gdy w tym roku miałem możliwość odwiedzić i zjechać jeszcze raz województwo świętokrzyskie, to naprawdę z przyjemnością mogę powiedzieć, że wiele nieprawdziwych informacji się pojawia, bo świętokrzyskie naprawdę, zwłaszcza za Państwa znakomitymi inwestycjami i trafionymi decyzjami, doskonale się rozwija. Dużo można by mówić o samorządach, ale co można powiedzieć nowego dla przedstawicieli wzorowych gmin? Przecież Wy jesteście najlepszymi z samorządowców i wiecie doskonale, że ta wspólnota, którą tworzą samorządy, jest nieodzownym elementem funkcjonowania państwa polskiego, jest elementem związanym z rozwojem regionalnym, jest elementem związanym z dobrym funkcjonowaniem mieszkańców waszych gmin. Bo tylko dobrze funkcjonujący samorząd, który jest blisko obywatela, może znać i zna realia będące potrzebą mieszkańców każdej gminy, każdego miasta, każdej wspólnoty samorządowej. Chcę podziękować każdemu z Was z osobna za realizację tych wyzwań w poszczególnych gminach czy miastach. Tam są inne uwarunkowania już niż na szczeblu regionu. Tam trzeba naprawdę na co dzień rozmawiać i być otwartym dla mieszkańców i szukać możliwości i rozwiązań, jak pokonać trudności, jak zorganizować, zabezpieczyć środki, aby iść do przodu. Jestem ogromnie rad, że dane mi jest być dzisiaj tutaj w Kielcach, tu w Targach Kielce, w ten wieczór razem z Państwem, cieszyć się wyróżnieniami, sukcesami, gratulować wzajemnie sobie tego, że kolejną kadencję samorząd, samorządność i Wy Państwo jako ci wskazani do wypełniania misji przez społeczność lokalną jesteście z nami. Praca w kapitule, w której miałam zaszczyt pracować wspólnie tutaj z panem redaktorem, z panem posłem, to był moment, gdy zapoznawaliśmy się, czytaliśmy Państwa aplikacje, zdjęcia, olbrzymie inwestycje, pozyskiwanie środków unijnych. To wielka przyjemność spoglądać na to, jak nasze województwo, nasze samorządy rozwijają się i zmieniają dzięki Państwa zaangażowaniu. Ja dziękuję za to, że mogłam uczestniczyć i jestem częścią tego wydarzenia dzisiaj. Dla Państwa życzę wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Rozpoczynamy zatem wręczenie nagród Wzorowa Gmina. Drodzy Państwo, jest mi bardzo miło poinformować, że tytuł lidera bezpieczeństwa powędruje do gminy Krasocin. Gratulujemy! Gmina Krasocin ma blisko 11 tysięcy mieszkańców i położona jest w powiecie włoszczowskim. Słynie z przepięknych lasów, które zajmują ponad 40% całego jej obszaru. Władze samorządowe wiedzą, że tak wspaniałe dobro naturalne trzeba chronić. Od lat inwestują w sprzęt służący strażakom ochotnikom. To oni są zawsze pierwsi, gdy pojawi się zagrożenie pożarowe nie tylko w lasach. Tylko w ubiegłym roku za blisko 800 tysięcy złotych dla jednostki w Krasocinie zakupiono samochód specjalistyczny z napędem na 4 koła, wyposażony m.in. w motopompę szlamową, aparaty powietrzne, kurtyny wodne czy wyciągarkę. Wsparcie otrzymały także inne jednostki w Oleśnie, Ostrowie, Chotowie czy w Brygidowie. Wszystkie strażnice są odnowione,
W sumie na terenie gminy funkcjonuje 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego dwie w Krasocinie i Olesznie wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpieczeństwo to także gminne drogi. Tu warto dodać, że w ostatnich 3 latach wybudowano niemal od zera ponad 29 km gminnych dróg, 6 km chodników, a w 13 miejscowościach zamontowano nowoczesne, energooszczędne lampy. Krasocin, lider bezpieczeństwa. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję organizatorom, dziękuję Kapitule za tą nagrodę. I pragnę podziękować swoim radnym, gdyż nie szczędzą sił i środków, żeby to bezpieczeństwo naszych mieszkańców podnosić. Jednakże trzeba jasno powiedzieć, że nie tylko jeden samorząd, bo nie tylko drogi gminne, również są drogi powiatowe i droga wojewódzka, która biegnie przez gminę Krasocin, więc bez współdziałania wszystkich samorządów, i tu chylę czoła przed samorządem powiatu włoszczowskiego, jak i również przed Urzędem Marszałkowskim, gdzie mieliśmy przebudowę drogi 786 i dodatkowe chodniki przy tej drodze już po modernizacji drogi podniosły zdecydowanie poziom bezpieczeństwa, więc po części to jest nagroda i dla powiatu, i dla województwa. Serdecznie dziękuję za tę nagrodę. Tytuł lidera współpracy powędruje do gminy Czarnocin. Gratulujemy! Gmina Czarnocin położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie kazimierskim. Charakteryzuje się licznymi pagórkami, a nazwę zawdzięcza bardzo dobrej jakości glebie, czarnoziemom. Sukcesem władz samorządowych jest bez wątpienia bardzo dobrze odbierana przez mieszkańców współpraca na wielu płaszczyznach. Z samorządem wojewódzkim przy pozyskiwaniu środków unijnych, chociażby na nowe sale sportowe w Czarnocinie i Cieszkowach, starostwem powiatowym przy remontach i rozbudowie dróg, czy z ochotniczymi strażami pożarnymi, które są sukcesywnie doposażane. Istotna jest także współpraca z innymi instytucjami owocująca wieloma przedsięwzięciami dla dzieci, młodzieży, a także seniorów. Zaliczyć można do nich rajd pieszy Świętokrzyska Jadka, prelekcje w ramach akcji Odblaski dla przedszkolaków, półkolonie letnie i zimowe, czy coroczne Święto Drzewa. Gmina nawiązuje również współpracę międzynarodową, zapraszając braci polskich unitarian, promując przy tym zabytkowe zbiory ariańskie w Kolosach i Cieszkowach. Czarnocin, lider współpracy. Szanowni Państwo, szanowna Kapituło, w imieniu Pani Wójt, Pani Marii Kasperek, która dziś jest nieobecna, dziękuję za wyróżnienie. Pani Wójt serdecznie pozdrawia zebranych. Tytuł lidera integracji społecznej powędruje do gminy Łoniów. Gmina Łoniów to malowniczy zakątek województwa świętokrzyskiego położony w powiecie sandomierskim. Składa się z 30 sołectw i ma ponad 7,5 tysiąca mieszkańców. Charakterystycznym elementem pejzażu są ciągnące się pasma sadów, głównie jabłoni. Rolnictwo jest zresztą dominującym źródłem dochodu mieszkańców gminy. Nikogo więc nie dziwi, że władze samorządowe od wielu lat angażują się w projekty zmierzające do integracji społecznej. I tak za ponad 1 000 000 zł wybudowano ośrodek we wsi Świniary Nowe. Nieco drożej, bo 2 000 000 zł kosztowała budowa świetlicy wiejskiej w Krzypaczowicach. To obecnie miejsca, gdzie chętnie spotykają się dzieci, młodzież oraz członkowie kół gospodyń wiejskich. Na ośrodek integracji społecznej o wdzięcznej nazwie Źródełko przebudowano także budynek OSP w Wólce Gieraszowskiej. Dzięki rozwojowi systemów informacji przestrzennej i uczestnictwie w projekcie e-Świętokrzyskiej Informatyzacja wdrożono także projekt internetowej świetlicy zajęciowej, dzięki czemu w ośrodkach powstały nowoczesne stanowiska komputerowe, kupiono również sprzęt multimedialny. Warto tu podkreślić, że ważnym elementem integracji społecznej była także rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łączku. Łoniów, lider integracji społecznej. Nie pierwszy raz takie wyróżnienie, no akurat dzisiaj tak się zdarzyło. Integracja społeczna, no bardzo ważny temat, bardzo ważny. I to, co było pokazane właśnie na tym filmie, no dużo pieniędzy wykorzystaliśmy i to właśnie pieniądze unijne, a więc z Urzędu Marszałkowskiego, więc serdecznie dziękuję
tu i panu marszałkowskiemu, i panu marszałkowi, i dziękuję też i zarządowi. Oczywiście w tym czasie jeszcze pan poseł Kotowski też był w zarządzie, kiedy nam właśnie podpisywał wiele umów, za co serdecznie dziękuję, ale dziękuję też i kapitule i wszystkim państwa też, żeśmy się mogli wspólnie spotkać. Dziękuję bardzo. Liderem infrastruktury zostaje gmina Pawłów. Gmina Pawłów jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się w regionie. Położona w powiecie starachowickim, systematycznie powiększa liczbę mieszkańców. Obecnie jest ich blisko 15,5 tysiąca. Nikogo więc nie dziwi, że władze samorządowe starają się inwestować w gminną infrastrukturę. Ostatnio zmodernizowano i wybudowano 3 oczyszczalnie ścieków w Pawłowie, Godowie oraz Tarczku, do których przyłączonych jest 16 miejscowości. Sieć grawitacyjna i tłoczna oraz trzy kanaliki to łącznie prawie 180 km długości. Gmina Pawłów od lat inwestuje w infrastrukturę drogową, kompleksowo przedbudowując własne drogi oraz trasy dojazdowe do pól. Może pochwalić się, że wzdłuż wszystkich najważniejszych traktów ułożone są nowe chodniki i zamontowane nowoczesne, energooszczędne lampy. W trakcie budowy jest największa w powiecie starachowickim pełnowymiarowa hala sportowa, kompleks boisk w Szerzawach, oczyszczalnia ścieków w Łomnie oraz żłobek, który jako bezpłatna placówka publiczna zostanie uruchomiona od września. Pawłów, lider infrastruktury. No nie jest żadną tajemnicą, że sukcesy gmin, czy mojej, czy innych gmin w województwie świętokrzyskim są zasługą środków unijnych, które w tym okresie budżetowania można było pozyskać i dzięki przychylności zarządu, dzięki przychylności pana marszałka z tych środków staramy się korzystać jak najbardziej. Uważam, że to jest nagroda jak najbardziej zasłużona dla naszej gminy, także myślę, że cieszę się, że akurat nam przypadła. Chcę powiedzieć, że samych inwestycji w zakresie budownictwa sportowego, hale, boiska sportowe, sale gimnastyczne w tej chwili w naszej gminie realizowanych jest na ponad 13 milionów i są to inwestycje finansowane z różnych źródeł. Z naszego budżetu to najmniej, ale głównie ze środków unijnych, ze środków Ministerstwa Sportu, również z innych źródeł, także myślę, że mamy się czym pochwalić. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jest mi bardzo miło poinformować, że tytuł lidera służby zdrowia powędruje do miasta i gminy Pińczów. Gmina Pińczów położona jest w przepięknym rejonie województwa świętokrzyskiego, popularnie nazywanym Powniziem. Zajmuje powierzchnię 213 km2 i mieszka tam około 21 tysięcy osób. W ostatnim czasie w stolicy powiatu zaszły duże zmiany. Wybudowano obwodnicę i nowy kompleks sportowy, powstał amfiteatr i tereny rekreacyjne. Jednak władze samorządowe poza inwestycjami w infrastrukturę nie zapomniały o wykładaniu funduszy na poprawę ochrony zdrowia. W największej przychodni w centrum Pińczowa przeprowadzono kompleksową termomodernizację. Podobną metamorfozę przeszedł także ośrodek zdrowia w Gackach. Obecnie trwają prace w Kozubowie. Wszystkie gabinety zostały wyposażone w niezbędny sprzęt, a sale zabiegowe są komfortowe, w pełni sterylne. Sukcesem jest także pozyskanie do współpracy wybitnych specjalistów, co w znaczący sposób poprawiło diagnostykę i wykrywalność zachorowań. Od stycznia tego roku pacjenci na zabiegi dowożeni są nowoczesną karetką zakupioną przez samorządowy ZOS. Pińczów, lider służby zdrowia. W Pińczowie staraliśmy się uporządkować infrastrukturę służby zdrowia. Budowaliśmy jeden ośrodek i 3 dostosowaliśmy do norm, jakie powinny obowiązywać. W związku z tym bardzo dziękuję za docenienie nas w tej sprawie, kapitule i marszałkowi, jego służbom. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, liderem wykorzystania środków unijnych zostaje miasto i gmina Radoszyce. Gmina
Gmina Radoszyce położona jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie koneckim. Zajmuje powierzchnię ponad 146 km kwadratowych i w zdecydowanej większości pokryta jest lasami. Największym kłopotem dla mieszkańców były coroczne wezbrane wody rzeki Plewanki, która z małego potoku zmieniała się w potężne rozlewisko, utrudniając transport i zalewając zbiory. W tym roku dzięki zaradności władz samorządowych wkopano pierwszą łopatę pod budowę wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego, który ma kosztować prawie 16 milionów złotych. Kolejną inwestycją współfinansowaną z Unii Europejskiej jest rozbudowa przedszkola oraz zakup wyposażenia do już funkcjonującej placówki. To kolejne 2,5 miliona złotych ze środków unijnych. Poprawia się także dostępność do podstawowej opieki medycznej. W trakcie przebudowy jest budynek POZ-u w Radoszycach. Ten projekt uzyskał prawie 3 miliony złotych dofinansowania. Ze środków unijnych kupiono nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy dla jednostek OSP oraz ciągnik i naczepę ascenizacyjną do wywożenia ścieków. Nowy blask zyskały także bieżnie i boisko piłkarskie w centrum gminy i na koniec trochę o drogach, na których odnowienie pozyskano z różnych źródeł prawie 3,5 miliona złotych. W roku, w którym Radoszyce ponownie są miastem, Kapituła, doceniając pozyskanie przez władze samorządowe z funduszy unijnych ponad 30 milionów złotych, przyznaje Radoszycom lidera wykorzystania środków unijnych. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, szczególnie w tej kategorii. Szanowni Państwo, Unia Europejska nam dała dużą mobilizację i dużą możliwość do przyspieszenia tempa rozwoju. Ja powiem kilka liczb. 3 lata, ponad 30 wniosków, ponad 30 milionów dotacji, a jeśli byśmy jeszcze to dodali projekty krajowe, byłoby to kilka milionów więcej. Szanowni Państwo, na jednego mieszkańca jest to ponad 4 tysiące złotych. Bez Unii Europejskiej nie mielibyśmy tych sukcesów, ale wiemy doskonale, że nie są to łatwe środki, dlatego tą nagrodę dedykuję mojemu zespołowi, mój prawdziwy Dream Team. Jesteście wielcy, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło poinformować, że decyzją Kapituły tytuł lidera edukacji powędruje do miasta i gminy Włoszczowa. Miejsko-wiejska gmina Włoszczowa położona jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego i graniczy z dwoma regionami, łódzkim i śląskim. Atutem jest doskonałe skomunikowanie kolejowe z Warszawą i Krakowem oraz uzbrojone tereny przyciągające inwestorów. Rozwój gospodarki powoduje, że w gminie Włoszczowa osiedla się coraz więcej rodzin. Z myślą o nich władze samorządowe postawiły sobie za cel stworzenie perfekcyjnych warunków do nauki dla dzieci i młodzieży. Za blisko 4 miliony złotych przeprowadzono termomodernizację wszystkich szkół, a za kolejne 2 poprawiono bazę sportową. Pracownie tematyczne wyposażono ponadto w najnowsze pomoce dydaktyczne. Dzieci z włoszczowskich szkół zajmują czołowe miejsca w olimpiadach wojewódzkich i ogólnopolskich, a wielu absolwentów, dzięki zdobytym laurom, jest wręcz rozchwytywana przez najlepsze szkoły średnie z regionu. Nie bez znaczenia jest także wysoki poziom umiejętności pedagogicznych nauczycieli, którzy każdego roku uczestniczą w dodatkowych szkoleniach. Włoszczowa, lider edukacji. Moi drodzy, inwestowanie w oświatę młodego człowieka to inwestowanie w przyszłość, inwestowanie również w naszą przyszłość, bo mówiąc o gospodarce, te tematy szkolnictwa tego najniższego również muszą być spójne, żeby później był równy start, bo edukacja we Włoszczowie czy w innej gminie województwa świętokrzyskiego wcale nie może być gorsza od edukacji w Warszawie, aby te dysproporcje oczywiście wyrównywać naszym najmłodszym. Moi drodzy, dziękuję gorąco za wysoki kapitule, za przyznanie tego wyróżnienia, a to wyróżnienie pragnę dedykować swoim współpracownikom, ale pracownikom oświaty, nauczycielom i temu młodemu pokoleniu. Wierzę głęboko w to, że ich sukces kiedyś będzie naszym sukcesem, czego sobie i Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Szeroko pojęte inwestycje to kolejny tytuł, który powędruje do gminy, która zostaje liderem inwestycji. Ten tytuł otrzymuje Solec Zdrój. Muzyka.
Solec-Zdrój to gmina położona w południowej części powiatu buskiego. Słynie z najmocniejszych wód siarczkowych, które wykorzystywane są m.in. w największych w Polsce basenach mineralnych. Stale zwiększająca się liczba kuracjuszy i turystów, a także coraz większa baza hotelowa zachęciła władze samorządowe do dynamicznych inwestycji w ekologię oraz infrastrukturę. W ostatnim czasie przebudowano i zmodernizowano wszystkie gminne oczyszczalnie ścieków. Obecnie realizowany jest duży projekt rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach Strażnik, Chinków, Zagajów i Zagórzany. Metamorfozę przechodzą stale odnawiane gminne drogi, które już teraz wyglądają jak otoczone zielenią autostrady. Z myślą o wypoczynku całkowicie zmieni się również teren wokół tak lubianego przez letników zalewu w Solcu. Powstanie także nowa sala koncertowa z mobilną sceną i nagłośnieniem. Już teraz widać pierwsze efekty zmian. Są to ścieżki edukacyjne, siłownie plenerowe czy pergole chroniące przed miejskim zgiełkiem. A plany są ambitne, bo wkrótce centrum zostanie zamknięte dla ruchu i zmieni się w piękny deptak. Solec-Zdrój, lider inwestycji. Mam wielką przyjemność, ogromny zaszczyt w imieniu gminy Solec-Zdrój odebrać to zaszczytne wyróżnienie. Skoro kapituła przyznała to wyróżnienie, no chyba nam się należało. Dziękuję bardzo kapitule. Proszę Państwa, realizacja inwestycji to nie tylko zasługa władz samorządowych, pracowników, ale szerokiego spektrum, również i przedsiębiorców lokalnych. Takim naszym sztandarowym taką inwestycją tu wymienioną są baseny mineralne, które zrealizowaliśmy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, więc tutaj serdeczne podziękowania i ta nagroda również dla naszych partnerów prywatnych, jak również dla samorządu wojewódzkiego. Powiem szczerze, że przecieraliśmy razem ścieżki w tej formule, bo żeśmy realizowali w tej formule z środkami unijnymi, chyba pierwsi w Polsce, a na pewno jako pierwsi w Polsce żeśmy zakończyli tą inwestycję. Lider ekologii. Ten tytuł wędruje do Buska-Zdroju. Busko-Zdrój to jedno z najpiękniejszych miast powiatowych województwa świętokrzyskiego. Od ponad 800 lat słynie z leczniczych wód, w których chętnie kąpieli zażywali polscy możnowładcy i duchowni. Uzdrowiskowy charakter miasta zachował się do dnia dzisiejszego, a hasło Busko leczy przyciąga coraz większą rzeszę kuracjuszy z kraju i z zagranicy. Władze samorządowe inwestują więc w rozwiązania proekologiczne, by mieszkańcy i przyjezdni czuli się tu jak najlepiej. Modernizowane jest oświetlenie, przebudowywany system wodociągowo-kanalizacyjny, powstają nowe zieleńce i parki. Busko-Zdrój jest liderem w realizacji projektów montażu instalacji fotowoltaicznych. Solary postawiono na wszystkich budynkach użyteczności publicznej, co spowodowało redukcję zużycia paliw kopalnianych. Przedsięwzięcie to wpłynęło na poprawę jakości powietrza. O ekologię dbają też najmłodsi, ponieważ we wszystkich placówkach oświatowych realizowane są programy informujące o prawidłowej selekcji odpadów, pielęgnacji roślin czy oszczędzaniu wody. Busko-Zdrój, lider ekologii. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękujemy kapitule za to wyróżnienie. Dziękujemy również zarządowi województwa świętokrzyskiego, że nas wspiera w tych działaniach. To wyróżnienie jest dalszą motywacją do kolejnych zamierzeń, które realizuje nasza gmina. Wiemy, że w województwie świętokrzyskim nasza gmina jest trochę gminą wyjątkową, bo gminą uzdrowiskową. Dlatego te działania szczególnie kładziemy w zakresie poprawy i ochrony powietrza i warunków, w których korzystają nasi przyjezdni goście, kuracjusze. Proszę Państwa, turystyka. Jest mi bardzo miło poinformować, że liderem turystyki zostaje gmina Iwaniska. Muzyka.
Gmina Iwanińska staje się z roku na rok jedną z najbardziej znanych w Polsce. Ma 7 tysięcy mieszkańców i położona jest w powiecie opatowskim. Dzięki operatywności władz samorządowych Iwanińska z powodzeniem wykorzystują swoje 5 minut, remontując i promując jedną z największych atrakcji województwa świętokrzyskiego. Mowa o owianym legendą zamku rodziny Ossolińskich Krzysztopór w Ujeździe. Wybudowany w połowie XVII wieku obiekt miał, zgodnie z kalendarzem, 4 baszty obrazujące pory roku, 12, tyle ile miesięcy dużych sal balowych i 52 pokoje, czyli tyle ile jest tygodni w roku. Niestety zamek został splądrowany podczas najazdu szwedzkiego i do dziś jest trwałą ruiną. W ostatnim okresie za blisko 12 milionów złotych przeprowadzono tam niezbędne prace zabezpieczające i eksponujące to wyjątkowe miejsce. Powstał też punkt obsługi ruchu turystycznego, sala wystawowa i ścieżka dydaktyczna. W sezonie letnim na zamkowym dziedzińcu odbywają się inscenizacje potyczek rycerskich oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Dodatkową atrakcją jest nocne zwiedzanie z pochodniami czy cykliczne spotkania młodych rycerzy i tam dworu. Obiekt dostępny jest dla turystów przez cały rok. Z danych Urzędu Gminy wynika, że w 2017 roku odwiedziło go blisko 120 tysięcy turystów. Wkrótce podpisana zostanie umowa na stworzenie multimedialnego muzeum przypominającego czasy świetności Zamku Ossolińskich. Iwanińska, lider turystyki. Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Już bardzo serdecznie dziękuję za dwa projekty panu marszałkowi Adamowi Jarubasowi, bowiem 2007-2013, 12 milionów projekt z regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego, 8 milionów i 4 miliony gmina Iwanińska, obecnie 2 miliony. To, co powiedział pan dyrektor, i cieszymy się bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za tutaj nagrodzonym, a cieszę się, że wśród nagrodzonych są osoby, które miały udział w rekonstrukcji tego zamku, panu Krzysztofowi Furmankowi, który dzisiaj tu jest, bardzo serdecznie dziękuję, który zrekonstruował zamek Krzysztofor w Jeździe. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, liderem kultury zostaje gmina Waśniów. Gratulujemy! Gmina Waśniów położona jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego w pobliżu miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Waśniów należy do najstarszych miejscowości w regionie. Jego geneza sięga XI wieku i do dziś zachowały się tam cenne zabytki architektury sakralnej. Obecnie w gminie mieszka blisko 7 tysięcy osób, które bez względu na wiek na pewno nie mogą narzekać na nudę. Władze samorządowe postawiły bowiem na sport i kulturę. Efektem jest wybudowanie pełnowymiarowej hali, w której mecze grają trzecioligowi siatkarze oraz kompleksowy remont domu kultury, organizującego zajęcia dla każdego o różnej tematyce. Są wycieczki Nordic Walking, zajęcia fitness, warsztaty plastyczne, nauka tańca, działa też kółko muzyczne i Akademia Śpiewu Wielogłosowego. Na ich bazie powstał lubiany przez młodzież zespół Camellon. W ferie zimowe i wakacje dla najmłodszych organizowane są warsztaty i spotkania integracyjne. Z Domem Kultury w sposób wzorowy współpracują zespoły ludowe i koła gospodyń wiejskich. Ich występy i kulinarne osiągnięcia zawsze są ozdobą cyklicznych imprez, m.in. gminnych dożynek, kiermaszu świątecznego czy Dni Strażaka. Przy Domu Kultury prężnie działa również Klub Seniora, organizując potańcówki, wycieczki czy warsztaty kulinarne. Waśniów, lider kultury. Proszę państwa, pewnie nie sposób wszystkiego przekazać, ale jesteśmy organizatorem również imprez regionalnych i krajowych, chociażby przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, słynny Jan Piwnik Ponury, szlak do Świętego Krzyża, miejscami pamięci i szereg innych. Myślę, że to jest tylko pewna namiastka, ale w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować najpierw panu marszałkowi, jak i zarządowi województwa za ten zrównoważony rozwój naszego województwa, że małe gminy, średnie, ale i duże miasta mogły skorzystać z aplikacji środków zewnętrznych. I to jest, proszę państwa, chyba największy sukces tego województwa, bo jesteśmy tu razem i jest chyba niezmiernie miło stanąć tutaj, będąc na tym podium z zerowymi samorządami czy firmami tego regionu. Wam wszystkim za to chciałem również w swoim imieniu podziękować, bo pracujemy wszyscy, każdy wkłada kawałek siebie, serca, swojego życia w to, aby rzeczywiście nasze małe ojczyzny, firmy i to województwo w 20-leciu swojego istnienia rzeczywiście wyglądało jak najpiękniej i przynosiło nam wszystkim chlubę, dlatego że ten region istnieje. Dziękuję wam wszystkim. Gratuluję.
Liderem oświaty zostaje miasto i gmina Stopnica. Gratulujemy! Gmina Stopnica leży w bezpośrednim sąsiedztwie Buzka Zdroju i jest przedzielona drogą krajową 73 na dwie części. Fakt ten utrudniał przez dziesiątki lat sprawowanie ceremonii pogrzebowych, ponieważ żałobnicy nie mogli spokojnie przejść przez ruchliwą trasę z kościoła na cmentarz. Dlatego władze samorządowe zdecydowały, że wybudują z własnych środków dom przedpogrzebowy. Inwestycji w ostatnim czasie było zresztą dużo więcej. Wymieniono oświetlenie uliczne, zamontowano kolektory słoneczne, powstały też nowe świetlice wiejskie w Skrobaczowie i Jastrzębcu. Całkowicie nowym wyzwaniem jest inwestycja w placówki oświatowe. Obecnie trwa budowa nowoczesnego przedszkola z ogrzewaniem podłogowym, monitoringiem wizyjnym i szerokopasmowym internetem. Inwestycja ta zostanie zakończona w czerwcu 2018 roku. Wartość robót budowlanych wynosi blisko 4,5 miliona złotych. Ponadto wyremontowano salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Stopnicy, wyposażono pracownie ekologiczno-przyrodnicze, przeprowadzono też termomodernizację budynków dydaktycznych. Stopnica, lider oświaty. Drodzy Państwo, to co zostało tutaj pokazane na ekranie, to w zasadzie można powiedzieć, że wszystko to jest prawda. Ja pracuję... Natomiast jeżeli chodzi o to kaplicę, no to ja też idę z duchem wieku patrząc na to, że ten czas dość szybko leci. Drodzy Państwo, no jakoś tej Stopnicy nam się udaje. Niedawno, 3 lata temu, zdobyliśmy prawa miejskie, gdzie to jeszcze bardziej nas nobilituje. Można by było dużo mówić, bo przecież ja pracuję nieprzerwanie w tym samorządzie od 28 lat, czyli od pierwszych dni samorządności. I tak to się jakoś układa. Mogę tylko powiedzieć, że przez te lata nie pojawił się w moim urzędzie u kadrowej ani jeden raz druk L4, czyli codziennie przychodzę w zasadzie, można powiedzieć, do pracy i dobrze mi się współpracuje z zespołem inżynierów, którzy są zatrudnieni w urzędzie, dlatego to też wszystko tak nieźle idzie. Można by mówić wiele, ale to by się Państwo zanudzili, natomiast jeżeli chodzi o oświatę. Wszyscy wiemy, że było kilka reform oświatowych i tak to się stało, że każda reforma przyniosła Stopnicy nowe obiekty. Była reforma samorządowa, no to do tego musiało się pojawić nowe gimnazjum, nowa hala sportowa i tak dalej. No teraz kolejna reforma, zwiększa się liczba przedszkolaków, no i o żłobkach się wiele mówi, no to nowe przedszkole. Niech będzie nowe duże przedszkole, 500+, też się tam zmieści, wszystko po kolei się poukłada, drodzy Państwo. Także wszystko idzie z duchem czasu. Natomiast, drodzy samorządowcy, w Stopnicy udało się, że jest jeden obiekt, 30 sołectw, jeden obiekt w Stopnicy, to pewnie spowodowały prawa miejskie. Wszystkie szkoły się zlikwidowały i jeżdżą do Stopnicy. Wiecie, że to jest dobra rzecz, bo opłaci się tak finansowo. To mogę powiedzieć, że to się udało Stopnicy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bo drodzy Państwo, tyle lat pracy, więc wyszło na to, że ja dbam o wszystkich mieszkańców, a mieszkańcy odwrotnie o mnie dbają, bo to tak fajnie wychodzi, że dotąd współpracujemy sobie doskonale i pewnie niech tak będzie dalej. Serdecznie dziękuję Kapitule, że zauważyła Stopnicę. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Stopnica, radnym, sołtysom i wszystkim ludziom dobrej woli. Niech te samorządy dalej pracują jak dotąd. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, liderem sportu zostaje gmina Strawczyn. Gratulujemy!
Gmina Strawczyn należy do grona najdynamiczniej rozwijających się samorządów województwa świętokrzyskiego. Położona jest w zachodniej części powiatu kieleckiego. Atrakcyjność gminy opiera się na licznych walorach przyrodniczych, ale także bogatej ofercie kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. Budowa w Strawczynie nowoczesnego centrum ze stadionem lekkoatletycznym, krytą pływalnią Olimpik, polem do minigolfa, skateparkiem i kortem tenisowym to jedna z wielu składowych wzrostu popularności Strawczyna, czego potwierdzeniem jest systematycznie zwiększająca się ilość mieszkańców. Obecnie jest ich blisko 11 tysięcy. Warto zauważyć, że stadion jako jeden z niewielu tego typu obiektów posiada zadaszone trybuny na ponad 700 miejsc. Rekreacyjno-sportowy charakter doceniany jest zwłaszcza latem przez coraz większe grono amatorów czynnego wypoczynku, którzy przyjeżdżają nad pobliski zalew. Obiekt wodny jest także atrakcją kompleksu w Promniku, gdzie niedawno oddano do użytku kolejne nowoczesne wielofunkcyjne boiska. Strawczyn, lider sportu. Tu jest wszystko prawda. Szanowni Państwo, no dziękuję za dostrzeżenie wysiłku gminy Strawczyn i do Pana Prezesa się odniosę. Panie Prezesie, przez te 20 parę lat nastąpiła zmiana kolosalna. Wtedy był przykład, jak nie należy postępować ze śmieciami, a dziś jest jak należy, jak można postępować. Dziękuję za to Panu, bo Pana największy wysiłek tam jest. Dziękuję serdecznie. Liderem przedsiębiorczości zostaje miasto Skarżysko-Kamienna. Gratulujemy! Skarżysko-Kamienna to miasto powiatowe na północy województwa świętokrzyskiego. Przecina je rozbudowywana obecnie trasa ekspresowa S7 oraz linie kolejowe prowadzące w czterech kierunkach naszego kraju. Tak dogodne położenie sprzyja rozwojowi, jednak potrzebny był impuls, który od kilku lat kieruje w stronę inwestora obecny samorząd. Dzięki temu powstało Centrum Obsługi Inwestora, które oferuje pakiety usług dla nowych firm działających na terenie miasta. W Skarżysku powstają zakłady z kilku branż, m.in. meblarskiej, metalowej oraz tekstylnej. To w znaczący sposób przyczyniło się do spadku bezrobocia i wzrostu aktywności na rynku pracy. Służy temu także organizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w ramach którego inwestorzy i mieszkańcy mogą nieodpłatnie skorzystać ze szkoleń i spotkań z ekspertami. Miasto oferuje też profesjonalnie przygotowaną bazę terenów inwestycyjnych, w skład której wchodzą grunty samorządowe oraz prywatne. Dużym zainteresowaniem cieszą się start-upy funkcjonujące przy Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym. Przedsiębiorcy mogą tam liczyć na preferencyjne, sięgające do 70% zniżki na wynajem powierzchni oraz użytkowanie hal produkcyjnych i magazynowych. Skarżysko-Kamienna, lider przedsiębiorczości. Cieszę się niezmiernie, że mogę być dzisiaj z Państwem. Ja nie ukrywam, że to wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne, dlatego że to ja byłem pomysłodawcą tak naprawdę utworzenia w naszym mieście Centrum Obsługi Inwestora i wiele osób krytykowało ten pomysł. Natomiast już w tym momencie nikt nie ma wątpliwości, że była to potrzebna inicjatywa, a wybraniamy się, Szanowni Państwo, tak naprawdę faktami. Bezrobocie w powiecie skarżyskim spadło przez 3 lata o 10 punktów procentowych. Znacząco zwiększyliśmy sprzedaż nieruchomości. Mam wielu inwestorów zewnętrznych, także bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Jest ono dla mnie bardzo ważne i myślę, że będzie nas bardzo mocno motywowało do dalszej pracy. Dziękuję bardzo. Lider gospodarki. Ten tytuł powędruje do miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Gratulujemy. Ostrowiec Świętokrzyski to drugie co do wielkości miasto w regionie. Jest stolicą powiatu i ma prawie 70 tysięcy mieszkańców. Od blisko 200 lat o rozwoju miasta decyduje huta, którą założono w 1839 roku. Obecnie zakłady należą do hiszpańskiego koncernu Celsa i wciąż są dominującym pracodawcą w powiecie ostrowieckim. Wokół huty powstają nowe zakłady, które kooperując generują stały rozwój. Przekłada się to na systematyczne zmniejszenie bezrobocia. Swoje fabryki w Ostrowcu otworzyły ostatnio m.in. Wost S.A., Montorex Poland czy działająca na rynku tekstyliów firma Subtitle.
Nowe inwestycje poprzez rozbudowę istniejących już fabryk realizują Kram Polska czy firma Klimatic. W ciągu ostatnich 3 lat liczba osób poszukujących pracy zmalała o 2000. Duża w tym zasługa władz samorządowych, które aktywnie wspierają gospodarkę, redukując stawki podatkowe m.in. od środków transportowych. Na niższe stawki podatku od nieruchomości mogą liczyć także inwestorzy lokujący się w strefie ekonomicznej, do której wkrótce prowadzić będą nowe drogi asfaltowe. Zagospodarowane zostanie blisko 55 hektarów, które obecnie są w trakcie uzbrajania. Władze samorządowe pamiętają również o mniejszych podmiotach gospodarczych. Na targowisku miejskim trwa właśnie budowa hali targowej pod nazwą Mój Rynek, gdzie produkty rolne będą sprzedawali lokalni producenci. Ostrowiec Świętokrzyski, lider gospodarki. Bardzo się cieszę, że to właśnie Ostrowiec został doceniony tą nagrodą, dlatego że to pokazuje, że działania, które podejmujemy, są słuszne. Mamy już, powiem nieskromnie, efekty, a nagrodę chcę zadedykować tym mieszkańcom miasta Ostrowca, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju miasta, którzy nie boją się, podejmują ryzyko, zakładają swoją działalność, swoje firmy, za co serdecznie im dziękujemy. A korzystając z okazji, wzorowy Ostrowiec zaprasza wzorowe firmy. Drodzy Państwo, liderem rozwoju zostaje miasto i gmina Chęciny. Gratulujemy! Gmina Chęciny położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego, 15 km od Kielc, przy drodze ekspresowej S7 Warszawa-Kraków. Kierowcy kojarzą ją z górującym nad miastem Zamkiem Królewskim, zbudowanym za czasów Władysława Łokietka. Nie dziwi więc, że turystyka jest jednym z ważniejszych kierunków rozwoju gminy. Należą do nich również edukacja, kultura czy sport. Dzięki wieloletnim zabiegom burmistrza pozyskano niemal 100% dofinansowanie na budowę hali widowiskowo-sportowej pod basztami, w której realizowanych jest szereg wydarzeń dla profesjonalistów oraz dzieci i młodzieży. Ważne jest także bezpieczeństwo. Z myślą o mieszkańcach i turystach, którzy często odwiedzają liczne atrakcje, także po zmroku, rozpoczęto wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Przebudowano także drogę do szpitala na Czerwonej Górze i do Małogoszcza. Prawdziwy renesans przeżywa gminna biblioteka, która już wkrótce przeniesie się do nowej siedziby. Samorząd aktywny jest także w zakresie współpracy międzynarodowej, co potwierdzają partnerzy z Bułgarii, Litwy, Rumunii, Turcji i Węgier. Efekty tak szeroko zakrojonych działań to m.in. wzrost liczby mieszkańców, rozwój gospodarki i ogromne zainteresowanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Chęciny, lider rozwoju. Szanowni Państwo, tak jak w filmie słyszeliście, Chęciny to miejsce, które jest najczęściej utożsamiane z Królewskim Zamkiem, który góruje nad miastem, ale oczywiście to nie tylko powszechnie podziwiany zamek, ale to szereg innych obszarów, które staramy się rozwijać. Wszyscy samorządowcy wiedzą, że mamy bardzo dużo zadań własnych i naszą rolą gospodarzy gmin jest realizować jak najlepiej te zadania, tak aby naszym mieszkańcom żyło się dobrze i bezpiecznie. Dlatego też gratuluję wszystkim wyróżnionym przedsiębiorcom i myślę, że te nagrody, które wszyscy otrzymaliśmy pod tytułem wzorowe, to jest też dla nas wszystkich wyzwanie. Ponieważ być wzorowym to jest wyzwanie, aby się starać jeszcze bardziej i myślę, że każdy z nas, kto dzisiaj otrzymał tą nagrodę, dołoży wszelkich starań, aby tym wzorem zostać nadal. Długo kapituła debatowała, analizowała wszystkich kandydatów. Ostatecznie trzeba było wybrać jednego i jest mi bardzo miło poinformować, że tytuł wzorowego samorządowca województwa świętokrzyskiego powędruje do burmistrza miasta i gminy Ożarów, pana Marcina Majchera. Gratulujemy!
Marcin Majcher jest burmistrzem Ożarowa od 7 kadencji. Gmina ta położona jest w powiecie opatowskim we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Jako człowiek od zawsze był pracowity i angażował się w liczne akcje społeczne. Tak było w technikum weterynaryjnym, które ukończył z wyróżnieniem, oraz na Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie był przewodniczącym Komisji Sportu AZS. W tym czasie sędziował także wiele meczów piłkarskich na szczeblu okręgu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w przychodni weterynaryjnej w Opatowie, której przez kilka lat był także ordynatorem. W 1990 roku został wybrany na burmistrza miasta i funkcję tę pełni do dziś. Zrealizował kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych podnoszących komfort życia mieszkańców. To m.in. budowa kompleksu administracyjno-kulturowego w Ożarowie, rozbudowa stadionu miejskiego, powstanie dworca autobusowego w centrum miasta, które także zostało przebudowane, oraz modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych. Wzorowo zrealizowany został także projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ożarów słynie także ze wspaniałych imprez kulturalnych, m.in. plenerów rzeźby i malarstwa. Marcin Majcher osobiście lubi nadzorować nowe inwestycje i nic dziwnego, bo Marcin Majcher to wzorowy samorządowiec województwa świętokrzyskiego. Czuję się zażenowany w obecności tak moich zasłużonych kolegów, że naprawdę uważam, że wielu z nas zasłużyło na to wyróżnienie, a to, że ja uzyskałem, to serdecznie dziękuję kapitule. Jestem bardzo wdzięczny. Proszę Państwa, sukces nie rodzi się sam. Na sukces trzeba sobie zapracować, ale też trzeba mieć z kim pracować. Dlatego cenię sobie współpracę moich zastępcy, sekretarza, pracowników Urzędu Gminy, członków Rady Miejskiej, a także jestem bardzo wrażliwy i otwarty na wszelkie wnioski i postulaty złożone przez naszych mieszkańców. Jestem osobą bezpośrednią, mam kontakt z każdym, od najmniejszego dziecka po najstarszą osobę. Stąd też myślę, że ta moja otwartość i bliskość współpracy z mieszkańcami powoduje, że zyskuję od nich takie zaufanie i jestem, powiem szczerze, wybierany kolejną kadencję na burmistrza miasta i gminy Ożarów. Tak wspomnę, jak mój kolega Ryszard Zych, również jestem burmistrzem 28 lat. Rozpocząłem w 90 roku po przemianach w kraju. Serdecznie dziękuję, gratuluję wszystkim. Mam nadzieję, że te wyróżnienia zmobilizują nas do dalszej pracy, bo jesteśmy po to, aby służyć naszym mieszkańcom. A mamy to szczęście, że weszliśmy w okres, kiedy naszą aktywność wspierają środki unijne i tu wielki ukłon w kierunku samorządu marszałkowskiego, bo te środki, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego, są również wsparciem naszych postulatów, naszych wniosków i naszych pieniędzy, które wypracowujemy w samorządzie gminnym. Dziękuję bardzo.